Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Weiser, witam was ludziska już w kolejnym materiale. Zagramy w grę pod tytułem Mountain Blade Warband. Jest to nasz już szósty odcineczek. Dzień dobry, witam serdecznie, albo i dobry wieczór, zależy kiedy oglądacie ten materiał, prawdopodobnie w godzinach wieczornych. Cóż, chciałbym dzisiaj poruszyć kilka kwestii. Przede wszystkim przepraszam za mój zmieniony głos, dopiero co wstałem. Zawsze jak wstanę, to mam jakiś dziwny, pogrubiony głos. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale za to chciałbym prosić, ponieważ pewnie jest troszeczkę inna jakość dźwięku i pewnie nie jesteście przyzwyczajeni. No ale wstałem, dopiero co nagryłam filmik dla moich wspaniałych widzów, ponieważ jest bardzo ładna aktywność pod tymi filmami, za co wam dziękuję. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za komentarze, no i dziękuję za te wyświetlenia, ludzicka. Ja w tym materiale chciałbym poruszyć kilka kwestii, ponieważ ostatni odcinek przeszedł do historii tych dziwnych odcinków, jeżeli chodzi o fejle przynajmniej, ponieważ Weiser, bardzo mądry człowiek, próbował dać jednemu z naszych bohaterów konia do ręki. Tak, wiem to, moi drodzy, że brzmi to dziwnie. Wiem o tym, wiem. Mianowicie Bachesturowi próbowałem dać konia do ręki. Brzmi to dziwnie, brzmi to również brutalnie, ale tak właśnie próbowałem zrobić, bo ja tego konia próbowałem mu dać tutaj. A miejsce na konia jest tutaj, w tym miejscu oczywiście, za co przepraszam, za tą jakże i dziwną niesubordynację z mojej strony. Było to spowodowane tym, że myślałem, że klikam w ikonkę konia, a po prostu zwróciłem uwagę, że mu próbuję dać konia do ręki. Dziwnie to brzmi, wiem o tym, jeszcze raz powiem, dziwnie to brzmi. No ale tak wyszło, no tak wyszło. Dlatego cóż, niepotrzebnie te konie sprzedałem, ponieważ no Bachestur, jak widzicie, może mieć spokojnie konia na drugim poziomie. Również Borham. Więc również Borcha może mieć, więc kurczę, no sorry za to, po prostu nie zwróciłem na to uwagi, ale to nic, myślę, że jak będziemy walczyli z bandytami, czy też kergitami, no to nie będzie z tym jakichś większych problemów. Dobrze, ja tu już będę sobie w międzyczasie biegał i będę wam opowiadał, co jeszcze chciałem poruszyć, bo ponieważ będziemy sobie już szukali dalej naszego przódcę, on tutaj siedzi. Również chciałem poruszyć drugą kwestię, mianowicie to, że pisaliście mi, żebym nie wczytywał gry. Z tego powodu, że to psuje po prostu wizerunek tej serii, jeżeli po przegranej bitwie wczytam grę. Po prostu od tego odcinka, od tego materiału robimy w taki sposób, że gramy, że tak powiem, na całkowitym hardkorze. Jeżeli przegram bitwę, nie wczytujemy, straty będą już wpisane w tą serię. Jeżeli przegram bitwę, nie będzie żadnych loadingów i tak dalej. Po prostu gramy tak, jak powinno się grać, moi drodzy, więc tak będzie. Przepraszam za to. Zdarzyło się to po raz ostatni, więcej już tego nie będę robił. Pisaliście również mi ten porady odnośnie, jak zdobyć więcej pieniążków w tym automlecie i tak dalej, ale spokojnie, ja myślę, że tutaj w swoim typie uda mi się jak najbardziej zdobyć dużą liczbę pieniążków, więc na razie póki co nie będę otwierał żadnych tam farbiarni, wriwaczek i tak dalej, ponieważ tam są największe zarobki, wiem o tym. Tylko po prostu na razie skupimy się na innych aspektach gry naszej. Dobrze, panie Sultan Hakim, czy masz dla mnie jeszcze jakieś zadanko? Masz zadanko. Chcesz, żebym ci przekazał znowu list do książę Raixa z Królestwa Rodoków. No oczywiście przekażemy to, musimy mieć z nim w miarę dobre relacje. No i dzisiaj co będziemy w ogóle robić? Jakie są dzisiaj plany odnośnie materiału? Czy to czasem nie jest zamek Grunwalder? To jest zamek. On jest troszeczkę, tak, on jest w dosyć, no on jest przy Swadii. Dzisiaj, moi drodzy, skupimy się tak, zaniesiemy ten list i skupimy się na bitwach, ponieważ musimy mieć około 120 punktów renomy, żebyśmy mogli w ogóle jakkolwiek kombinować, jeżeli chodzi o dołączenie się do... Kurczę, no pomógłbym mu, no ale no nie mogę, bo muszę listy zawozić, nie mogę mieć słabych relacji, bo mnie tam wszyscy zabiją, no trudno. My się skupimy na kergitach, bo z kergitami już mamy ujemne relacje, więc skupimy się właśnie na kergitach i dzisiaj właśnie będziemy walczyli również z kergitami, przynajmniej postaramy się, mam nadzieję, że nie padniemy. No z tego powodu będziemy walczyli, że oczywiście musimy zdobyć, jak już mówiłem, te 120 punktów renomy. Również dużo osób mnie się pyta, jak przyspieszam, tak jak teraz czas na mapie, kontrol i spacja wciskujecie i macie przyspieszenie czasu, aczkolwiek to jest od jakiejś tam chyba wersji Mountain Blade'a, więc jeżeli ściągnęliście, spiraciliście tą grę i macie jakąś tam starą, nieaktualną wersję, no to jest taka szansa, że wam to przyspieszenie czasu po prostu może nie działać. Dokładnie tak. Dobrze, aha. Ja nie wiem, czy ja czasem tego gościa, który tam biegł, nie pominąłem. O kurczę, nie zwróciłem uwagi, szczerze mówiąc. Aj, Weiseracy, ta twoja seria z Mountain Blade'a. Ach, cholera, Książę Raix, to mógł być on. To mógł być niestety on. Dobra, czy ja zdążę go gdzieś złapać? Wątpię. Tak, to był on, ale jest tutaj. Okej, dobra, super. Panie Książę Raix, jestem Weiseracy, dzień dobry. W ogóle fajna ma zbroję, fajny hełm. Z chęcią bym taki przygarnął do siebie. Sultan Hakim przyniósł dla ciebie list. Bardzo fajnie, mamy już z nim 7 punktów na plusie. No, jeszcze troszeczkę i będzie okej. Dobrze.
Moi drodzy, chodźmy w kierunku jeszcze wybrzeża, ponieważ chciałbym zapolować na kilku bandytów, a pójdziemy w kierunku wybrzeża, ponieważ tam są ci cali korsarze, którzy są najlepiej uzbrojeni, jeżeli chodzi o bandytów, no i dają oni najwięcej doświadczenia i bardzo fajnie oni ulepszają oddział. Tam widzę, że dalej trwają wojny, widzę, że Wagierska... O kurde, bo Wagierowie zajęli zamek należący do Nordów. Ha, i teraz chyba widzę, że Nordowie w ogóle próbują to odbić. Moi drodzy, Nordowie przegrywają w wojnie z Wagierami. To jest dosyć ciekawa sytuacja. Z reguły Nordowie tą swoją wspaniałą piechotą, to oni dosłownie roznosili wszystkich. A tutaj ja widzę, że dosyć Nordowie póki co nie dają sobie rady. Chociaż ten zamek odbijają. Zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda. No, przyszli tu swoją armią i odbijają ten zamek. Mają tutaj 68 ludzi, więc raczej tutaj ta obrona całkowicie podupadnie. No chyba, że Wagierowie sobie szybko zrobią jakiś kontratak, który znowu odbije ten zamek. Cholera ich tam w sumie wie, prawda? Nie wiemy, jaką tam jeszcze siłą Wagierowie dysponują. Nie wiemy tego. Dobrze, no my idziemy na to wybrzeże, jak już mówiłem. Chciałbym właśnie zapolować na tych bandytów. Tylko pytanie, czy my znajdziemy w ogóle jakichkolwiek bandytów, no bo to jest ciężkie. Jeżeli nie znajdziemy, no to trudno, mówi się. I... No, są jakieś niewielkie ślady, ale czy to są bandytów ślady, to... O, 20. Okej, zróbmy sobie save'ika. O jacie, bo tutaj jest, moi drodzy, znowu baza ich, super, ale sobie ładnie poekspimy dzisiaj. No, bardzo mi się to podoba. Również pisaliście mi, przynajmniej chyba jedna osoba mi napisała, że szarżujemy, a zaszarżujmy. Jedna sama mi pisała, żeby w moich również NPC-ach iść w szkolenie, ponieważ szkolenie to jest oczywiście umiejętność oddziału. No i to jest bardzo, bardzo przydatna umiejętność, no bo wiadomo, bardzo szybko mi ci ludzie bez żadnych bitw będą mogli awansować, prawda? Więc to jest naprawdę bardzo... bardzo... O! Jezus Maria! O! Przepraszam bardzo za ten dziwny dźwięk, ale ja dostałem tak mocno toporkiem. W zasadzie dostałem, no nie wiem, przykleił się ten toporek do mnie, ale tyle mi zabrał obrażeń, że aż mi się normalnie smutno zrobiło. Prawie umarłem od bandy korsarzy, co jest smutne w ogóle, no ale nieważne. No musimy na pewno zainwestować w lepszą zbroję w przyszłości. Oj, bo bez zbroi to jest jedna wielka tragedia. Jedna wielka tragedia to jest. Przepraszam bardzo za Messengera w tle, którego pewnie usłyszeliście. Przepraszam bardzo. Okej. No dobrze, no ale wygrywamy oczywiście, no to nie podlega żadnej dyskusji. Ja nie wiem nawet, w jaki sposób mielibyśmy przegrać dosłownie. Dawaj, Vajseracy, tylko traf go, stary. Nawet go nie trafiłeś i ci zabrali expa. God damn it. No ale dobrze, no troszeczkę nam ludzi poginęło, ale mamy hełmy, który jest dosyć fajnym hełmem w ogóle, więc prawdopodobnie 414, opór 0, więc prawdopodobnie ten hełm damy dla jednego z naszych NPC-ów, oczywiście. Dobrze, ile mamy pieniążków? 1515, okej. Okay. Swadiański rycerz, o tak, już mamy topową jednostkę Swadii. Bardzo fajna sprawa. No więc dzisiaj w takim razie przysiądziemy troszeczkę przy tych bandytach. Bardzo mi się to poda. Matelt w ogóle ma level kolejny. Okej, Matelt, w czym ty się, koleżanko, tutaj posługiwałaś? Ty masz dużo przywództwa, ty masz dużo posługiwania się broni. Jazdę wierzchem masz w ogóle bardzo fajnie rozwiniętą. Tylko że my z Matelt próbowaliśmy, jak już mówiłem, zrobić takiego typowego tanka, więc prawdopodobnie damy dalej w siłę. Pójdziemy w żelazną skórę. No i będziemy dalej jej tam tą broń dwuręczną rozwijać. Dobrze, jakie ty masz, koleżanko, wyposażenie? Hełm masz troszeczkę gorszy, więc myślę, że ten hełm niewiele, ale dam ci lepszy. No i to w zasadzie tyle. Zbroi żadnej nie mam niestety, więc nic tutaj nie mogę ciekawego zainwestować. Również pisaliście mi, żebym pozbył się tej broni miotanej i żebym szedł w jakieś łuki albo kusze, no ale jak już mówiłem, nie, ja chcę, żeby ta nasza postać miała tylko i wyłącznie broń miotaną. Więc na tym przystanę i przy tym zostanę, dokładnie. Dobrze, tutaj dam lepszy hełm dla Bachestura. Ty masz już, przyjacielu, broń jednoręczną, więc myślę, że możemy ci dać jakąś fajną tarczę. Tylko że żadna z tych tarcz niestety nie ma oporu, no ale ta ma i tak największą wytrzymałość, więc damy ci to. No i dobra. On również może z łuku strzelać, ma tą szablę 29 cięcia, czyli szablę ma całkiem znośną. Okej, dobrze.
Dobrze, dobrze, dobrze. No i to w zasadzie chyba tyle. Jeremeus. Jeremeusowi możemy dać w zasadzie, bo on jeszcze nie ma żadnego hełmu. Tak, w ogóle Jeremeus, tam słusznie zauważyliście, że on wygląda dosłownie jak typowy barbarzyńca. No, wygląda jak typowy barbarzyńca. No nic tutaj nie poradzimy w tej kwestii oczywiście. Jest to nasz medyk, który wygląda jak barbarzyńca. No trudno. My musimy pójść w ogóle w kolejną siłę rzutu, żeby mieć lepsze toporki, bo zobaczcie, żebyśmy zdobywali 36 punktów, jeżeli chodzi o rzucanie. Więc no na pewno będziemy musieli naszemu Weiseracemu zainwestować w broń miotaną. Dokładnie. Dobrze. Okej, kolejny bandyta. O jeju, najgorsze jest to, że ja tak zbytnio nie mogę szarżać, bo teraz jak mnie trafią znowu tym toporkiem, no to pewnie zginę na hita, na jednego ciosa, na jeden cios, na jeden rzut w zasadzie. Czy tam z oszczepa trafią z czegokolwiek. Więc no, tak zbytnio nie chcę szarżować. Ale możemy sobie obejrzeć naszego rumaka białego. Musimy też lepszego konia kupić. To jest najgorsze, że my mamy tyle potrzeb, jeżeli chodzi o tą serię. Musimy mieć lepszego konia, lepsze uzbrojenie, lepszą broń, lepsze umiejętności. No wszystkiego dosłownie nam brakuje. Pieniędzy nam brakuje również. To jest bardzo ciężka seria. No ale mam nadzieję, że wyjdziemy na prostą po tych kilkunastu odcinków. Na pewno jak się dołączymy już do Sranindów, jak nam się uda dołączyć do Sranindów, to będziemy mieli o wiele łatwiejszą sytuację z tego podużem. O mój Boże. Z tego powodu, że zasłonili się tymi tarczami, że dostaniemy prawdopodobnie jakąś wioskę. No i z tej wioski już jakieś tam pieniążki będziemy dostawać. Więc myślę, że już tam troszeczkę łatwiej będziemy mieli. Dobra. Oni są tak pozasłaniani tymi tarczami, że ja nie wiem. To jest jakaś tragedia. No, Weiseracy, ty się plecami nie obracaj, bo zaraz jak dostanie strzała, no dopiero byłoby nieciekawie. No i okej, dobra, kolejna grupa pokonana. Powybijamy tą grupę, oczywiście tego obozu nie będę w takim razie rozwalał, ponieważ to jest rzeczywiście bardzo fajna ekspiarka. Więc tak to będzie. Okej, mamy kolejne mieczyki. No i zobaczcie, oni też jakoś szczególnie najgorszego ekwipunku nie mają, jak na bandytów oczywiście. Więc no, zaraz posprzedajemy te towary w mieście. Coś tam zarobimy z tego, tu 23 aż jest. Jacie, ale super. Ale super. No, naprawdę świetnie. Naprawdę świetnie. Dobra, bo my troszeczkę już tutaj zaczynamy tracić ludzi przez tą taką nierównomierną szarżę. Więc ja proponuję zrobić taki myk, żeby zająć to wzgórze. No i wszyscy razem z jednej linii zaszarżować na wroga. Tak właśnie uczynimy. Tak właśnie uczynimy. No bo jak widzicie tutaj ta banda korsarzy też jest zbita w takiej jednej linii. No i po prostu mamy niepotrzebne straty, prawda? A tak to się ustawimy tutaj w tym miejscu koło tego drzewka. No i będziemy mogli ładnie ze wzgórza zaszarżać. Chociaż nie wiem, czy tutaj nasi zdążą podejść. Nie, no powinni zdążyć. Dobra, ja troszeczkę się schowam, ponieważ nie chcę oberwać żadnym toporkiem, a tym bardziej oszczepem. No oni widzę, że tutaj mają łuki. O właśnie. O mój Boże, wow! Jak oni to robią? Jak oni kurde to robią? No cóż, gramy w każdym razie, też czemu nie szarżują? Nie posłuchaliśmy, ale dziwne. Wow, i przez to mamy, zobacz, jakie straty ogromne, what the fuck? Ale patrzcie, co się stało, wow! No i to mi się już nie podoba, no ale trudno się mówi. No gramy w tej serii na najwyższym poziomie trudności, jaki jest dostępny. No, zabiliśmy, więc bo zawsze wcześniej graliśmy na takim średnim poziomie. Tutaj gramy na maksymalnie wysokim już, żeby było większe wyzwanie. Więc to jest taka jedyna seria, gdzie gramy no, na najwyższym, jakim jest możliwym poziomie trudności. Największy damage dostajemy, otrzymujemy. Największe AI komputera jest, więc no, tak to się nam przedstawia tutaj. Dobrze, bierzemy oczywiście te wszystkie fanty fajne. Zabieramy je, już nie mamy miejsca, więc teraz musimy zjechać do miasta. Posprzedajemy to i jakoś to będzie. Ile mamy ludzi? 41. No dobrze, okej. Okej. Dobrze, chodźmy na ten rynek. Handlarz bronią 1156 denarów ma. No zobaczmy, ile tutaj zatkaliśmy. Chyba 3 grupy bandytów i z tych grup, 3 grup bandytów dostaniemy 600 denarów. Powiem wam, że jest to takie dosyć całkiem fajne.
Na pewno no, najwięcej kasy dostajemy po plądrowaniu wioski, tylko jak widzicie, no niestety te wioski są tak bardzo tutaj mocno pilnowane, przynajmniej u Kergitów tak jest, że no póki co na ten moment nie ma jak tutaj się tym zająć. Nie ma jak się tym zająć, więc no na razie to my nie mamy co myśleć o plądrowaniu wiosek, póki nie będziemy mieli oczywiście większej armii, no bo wiadomo, jak będziemy mieli tam gdzieś ze 120 ludzi, to taki lord, który będzie miał nawet i ze 160 ludzi, no myślę, że jakoś tam pod naszym naporem się podda, prawda? No mam taką nadzieję, że tak będzie, jak będziemy mieli piękną kawalerię mameluków, no to myślę, że zmiażdżymy każdego, rodoków, myślę, że na spokojnie. Myślę, że na spokojnie, tam widziałem, że jeden z widzów się właśnie oburzył również, że jak ja mogłem powiedzieć, że rodokowie są słabsi od saranidów, że rodokowie mają najlepszą piechotę i najlepszych strzelców. No nie ukrywajmy, na polu bitwy, na otwartym terenie rodokowie są pałkę, jeżeli się nie wyda odpowiednich rozkazów, a zaraz z tego, że rodokami w ogóle wszystkimi tutaj NPC-ami steruje komputer, który nie wydaje w zasadzie żadnych rozkazów, no to nie ukrywajmy, rodokowie na otwartym polu walki są pałkę i z taką kawalerią mameluków, czy też nawet i piechotą, mogę zaryzykować śmiało takim tekstem, no nie mają szans, no naprawdę nie mają żadnej szansy rodokowie, no to jest moim zdaniem oczywiste, no ale to już zależy. Nie wiem ile ta osoba gra w Mortal Blade'a, ale no ale moim zdaniem rodokowie są pałkę na otwartym terenie. Tak, faktem, jak już mówiłem w poprzednim materiale, jeżeli chodzi o mury, obronę miast, obronę zamków, to rodokowie mają, no są najlepsi do tego, tak, bo mają w zasadzie każda ich jednostka opiera się na kuszy, więc jak oni salwę puszczą z takiego muru, no to oczywiście jak najbardziej rodokowie są super na murach. I do obrony, i w ogóle. Ja zawsze pamiętam, że jak swoje państwo zakładałem, to w największej mierze właśnie brałem jednostki rodockie, ponieważ oni są super obrońcami murów. Naprawdę, oni są świetni. Okej, dobrze. Mamy dwóch bandytów stajgi, których oczywiście sobie sprzedamy. Coś tutaj zarobiliśmy, no coś z tego będziemy mieć, ale tutaj jakoś to szczególnie wartości przedmioty nie są. Ale zobaczcie, bardzo ładnie exp nam leci cały czas. No, wartowników będziemy mieli. O, proszę bardzo, marketankę. Również przyczepili się tutaj do mnie ludzie znowu, że czytam Narara, to jest Narra. Wiem o tym, ale kurczę, pamiętam, że jakiś tam youtuber mówił Narara zawsze na to, a to jest Narra, tak, wiem, Narra. Aczkolwiek to, no ciężko mi się przyzwyczaić do tych takich typowych nazw i nazewnic Mortal Blade'owych, tylko tam jakoś przekręcam te wyrazy. No ale jak już mówiłem, to jest tym spowodowane właśnie, że dużo tam youtuberów innych oglądałem z Mortal Blade'a, którzy też takie przejęzyczenia stosowali w swoich seriach. W ogóle już prawie 18 minut ten materiał trwa, moi drodzy. Tak szybko przy tej grze leci czas, że nie mam w ogóle pojęcia. Dobrze, to będzie ostatnia grupa bandytów, których zaatakujemy sobie w tym odcinku. No i pójdziemy już bardziej na tereny kergickie, ponieważ chciałbym jeszcze mieć jakąś większą walkę z Kergitem, tylko że bym musiał znaleźć jakiegoś lorda, który by miał ze 30 ludzi, bo jakby miał z 50, no to no najprawdopodobniej byśmy dostali w piernicz totalnym. Znowu nie zrobiłem rozkazu, żeby tylko nikt mi nie umarł z tej piechoty. W ogóle ty Wajseracy, znowu żeś pojechał na sam przód. Zaraz oberwę z łuku. I to będzie niefajne dla mnie. To będzie naprawdę niefajne. Też piszecie mi, żebym wydawał rozkazy, ale kurczę, problem jest taki, że nie umiem tutaj dobrze tych rozkazów wydawać, nie umiem dobrze ustawiać ludzi, piechoty i tak dalej. Więc no jak widzicie w tej serii jakoś szczególnie nie bawię się w wydawanie rozkazów. Dobra, dostaliśmy 7 poziom. Okej, zabity. No i dobra, zwycięstwo, super. 7 poziom mamy, świetnie. Pójdziemy sobie teraz w trzeci punkcik w takim razie tej siły miotania, czy jak to tam się nazywało. Tak zrobimy. Tak zrobimy i tak uczynimy. Aha, kolejne pieniążki, kolejne doświadczenie, kolejne zwycięstwo na naszym koncie. Zobaczmy w ogóle po tych kilku walkach, ile nam się zbiera arenamy. No bo tak, no teraz musimy główną mierę w tym materiale i w następnym materiale poświęcimy właśnie walkom. No bo musimy nazbierać odpowiednią ilość renomy. Więc zobaczmy, ile tej renomy naszej mamy. Postacie 63 punkty. No to w zasadzie ponad połowę już mamy. Więc bardzo fajnie. Tutaj wioska jest splądrowana kolejna. Okej, więc teraz udamy się w kierunku, moi drodzy Kergitów, tylko jeszcze zajedziemy sobie do Reyvadin i tam sprzedamy towary, zrobimy sobie sejwika.
O mój Boże, znowu ta muzyka, świetna gra, Jezu. Kurczak, ja kocham tą grę. Jak ja tą grę kocham. W ogóle jeszcze może będziemy mieli szczęście, w tawernie napotkamy na handlarza niewolników. Bardzo bym się z tego powodu ucieszył. Zawsze to jakiś dodatkowy zarobek. Wędrowny skald, najemny jeździec. No niestety chyba tutaj, no za oknem noc, w tawernie światełko, ognisko rozpalone. Gwiazdy są, kurczę. Mam nadzieję, że Mountainblade Bannerlord, moi drodzy, będzie świetną grą. Tak wielkie nadzieje wiążę z Bannerlordem. W ogóle nie wiem, czemu opowiadałem, ale ruszyła beta testy, ruszyły multiplayera do Mountainblade Bannerlord. Próbuję go dostać, ale no niestety, no... Chyba twórcy gry nie lubią Polaków. I nie dostałem. Nie, no żart oczywiście. Ale no, nie dostałem klucza, nie dostałem się do bety. No cóż, trudno, tak to by pewnie się jakieś materiały na kanale z Bannerlorda pojawiły, ale jednak nie będzie. No trudno się mówi. Dobrze, idziemy tutaj do handlarza, sprzedajmy te towary. 2035 mamy denarów, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajna sprawa, przydałoby się tutaj z... A, w ogóle muszę jedzonko kupić, bo już nam się kończy. Więc handlarz towarami, kupimy sobie... Dobrze, 356, okej. Zajdziemy sobie tutaj do pobliskich wiosek. Z tego powodu, że weźmiemy sobie dodatkową liczbę ludzi. Aha, no i przede wszystkim... O, widzę, że Swadia i Kergici mają pokój. Przede wszystkim zaraz rozdajemy sobie teraz... Znaczy nie, no teraz rozdajemy, tak? Rozdajemy sobie ten level. Siła rzutu to się nazywa, na trzeci poziom. Każdy kolejny poziomem tej umiejętności. Efektywność obrażeń rzutu zwiększona jest o 10% ludziska. Zasięg rażenia zwiększony o jeden krok co dwa poziomy. Siła rzutu to się nazywało czegoś inaczej, bo już nie wiem. Nie no, chyba siła rzutu na lepsze toporki. Chyba tak. Potężny naciąg to jest do łuków. Tak, chyba siła rzutu. Dobra, trzeci poziom, moi drodzy. Pójdziemy sobie w inteligencję, żeby zdobyć sobie jeszcze jeden punkcik. I co jeszcze będziemy chcieli zainwestować? Na pewno trzeci poziom posługiwania się bronią. No, no, to jest ważne. Oczywiście rozwiniemy sobie broń jednoręczną troszeczkę. I jest dobrze. Dobra, ile ja mogę mieć jednostek? 56 ludzi mogę mieć w oddziale, super, to już jest jakaś tam liczba, która troszeczkę bardziej mnie już satysfakcjonuje, już jest to jakaś tam, już jest to niewielki oddział, no, po prostu. Więc fajna sprawa, fajna. No, no i pojedziemy właśnie na tereny Kergitów, z tego powodu, że tam jest bardzo dużo tych bandytów stepowych, no i może znajdziemy jakiegoś Kergita rzeczywiście, który będzie dużo słabszy od nas, tylko kurczę, problem jest taki, że Kergici mają armię z samej kawalerii i naprawdę jest bardzo duża szansa, że no właśnie, 5-1 gościu porusza się, który ma 103 ludzi, więc o Jezu, to może się skończyć tak, że my po prostu jakiś gościu złapie, który będzie miał z 80 ludzi, przegram walkę, zrobi mi się bardzo smutno w tym materiale i to będzie na tyle, więc w sumie czy ja chcę aż tak bardzo ryzykować, czy może lepiej skupmy się i pojedźmy do Serenidów wykonywać kolejne zadanka. Ach, kurczę, ciężkie decyzje. No nie chciałbym zginąć, no nie będę ukrywał. Nikt by nie chciał chyba zginąć i stracić całego tego oddziału naszego. Ajajaj. Zwłaszcza gdy teraz już gramy na takim całkowitym hardkorze. Dobra, przejdźmy przez te ziemię kergickie. Oho, 72 ludzi, 2-3. O, i chyba mnie ten gościu złapie. Cudownie. Wow, no złapie mnie. Oho. Może dobiegniemy? Dawaj, Weiser! O kurde, złapie mnie! Nie, może nie. Dawaj, dawaj! Jest! O Jezu, ale mamy szczęście. Moi drodzy, ta gra jest stresująca, tyle wam powiem. Nie, wiecie co, ja sobie Kergitów odpuszczę. Ale zobaczcie, jaki to jest idealny przesmyk do plądrowania karawan ich. Jesus! Przecież tu można te karawany napadać na spokojnie. O Jezu! O kurde! Wow! Nie... To żeś ponapadał na karawany, panie. O, musimy się wycofać. Matelt jest rozgniewana. Jezu, przepraszam za to. No i straciłem tylko jednostki, no ale bym nie wygrał z nim, a jakbym z nim zawalczył, to by mi już całkiem całą armię rozwalił, więc no... To była jedyna... Słuszna sprawa. Dobra, tutaj jest kolejna karawana. Zemścimy się teraz za to. Mam nadzieję, że tutaj u Serenidów nie będzie łaził żaden lord kergicki, ani generał, bo to by było smutne. Nordowie, Wagierowie mają pokój. Jak ostatecznie wygląda? Czy Wagierowie utrzymali ten zamek, czy nie? Zobaczmy. Nie, Nordowie widzę, że odbili ten zameczek. Coś się jeszcze zmieniło na mapie? Swadia pozostaje tak, jak jest.
Kergici też. Serenici też. Nic się nie zmieniło. Powiem wam, że na razie mamy chyba ponad dzień 40 już, jakoś tak będzie. No i na razie jakoś tam wielkich tutaj zmian na mapie nie mamy. Okej. Dobra, gonimy tą karawanę. O, zrobimy zemstę. Zobaczymy, czy będzie miała bardzo jakieś tam fajne towary. Zobaczymy, zobaczymy. O, tylko że tutaj też będzie bitwa wyrównana, więc ja się zdziwię, jak przegramy z karawaną. O Jezus, ale to było smutne, ja nawet nie chcę o tym myśleć. O, nie, lepiej nie. No, teraz będziemy mogli, jak zdobędziemy jakiś toporek, to będziemy mogli mieć w końcu. W końcu lepszą broń miotaną. Atakujecie panowie, czy nie? Czy wy tak stoicie? I czekacie na śmierć? Brawaj, seracy, dawaj. Dawaj, mamy pełne życie, więc możemy troszeczkę powalczyć. Pozadawać im obrażenia. Ładne. Zobaczcie, wytępiamy ich. Kergici widzę, że w walce w zwarciu nie mają dosłownie żadnych, ale to żadnych szans. Się broni skubany. Okej, zabitym. Super. Super, super, super. Pyk. Kolejny zabitym bardzo ładnie. 110 poziom mamy broni jednoręcznej. Już mnie to zaczyna malutko satysfakcjonować. Bęk. A, nie trafiłem. Kurde, fajne są bronie miotane. Co wy, Luiska, chcecie od broni miotanych? Jest taki fajny typ broni. No wiadomo, nie zadaje dużo punktów damage'u, ale jak naprawdę fajnie sobie rozwiniemy punkciki, no to myślę, że to będzie bardzo fajne. Zresztą zwróćcie uwagę na to, jak bronią miotaną można szybko rzucać. Myślę, że dwa razy można rzucać bronią miotaną, dwa sztylety wyrzucić, a raz w tym czasie się strzeli z łuku, więc wydaje mi się to bardziej fajną sprawą. A z kuszy to my chyba z trzy razy nawet zdążymy rzucić sztyletem, zanim kusza się przeładuje, więc no całkiem spoko sprawa. Dobrze, mieli futra. Mieli fajny hełm, który damy jakiemuś z naszych NPC-ów. O tak, mamy narowistego osiodłanego kunia. Tak jest. Dobra, winogrono sobie oczywiście zabierze. No, ej, te towary tutaj mieli bardzo fajne. Dobrze, moi drodzy. Zróbmy teraz tak. Zróbmy teraz tak. Borcha nie ma żadnego hełmu, więc panie Borcha, tobie damy wyposażenie lepsze. Trzymaj stary, fajny hełm. Zbroje lepsze niestety nie mieli, ale damy ci konia i damy ci siła. Gdzieś masz siłę? Borcha, nie masz siły, jesteś słaby. A, bym ci dał bardzo fajną broń. No dobra, będziesz kawalerzystą, to damy ci zamiast tego nożyka włócznie, z której mam nadzieję, że będziesz stary korzystał. No i więcej broni ci niestety nie mogę dać. No dam ci oczywiście tarczę, of course. Ma jakaś tu opór? Opór 10. Opór 10, ale mają mniej wytrzymałości, więc dam ci taką tarczę, panie Borcha. Nawet dam ci dwie tarcze, żebyś tutaj mógł mieć na zapas, jak ci tamtą zniszczą. Dobrze, panie Borcha. No i tobie musimy w takim razie też ustawić typ nie piechoty, a kawalerii. Okej, dobrze, moi drodzy. Myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Jeżeli wam się spodobał, zapraszam do skomentowania, zostawienia łapki w górę. I my się słyszymy w kolejnych materiałach z gry Mountain Blade Warband. Do zobaczenia, trzymać się, cześć, na razie, hej!